Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecraft na modę nazywającym się Safe Mode. Pozdrawiamy standardowo, jak zawsze na samym początku, calutki czat, który tutaj jest z nami dostępny. Teraz wszyscy dostali informację, tak, nagrywam, dokładnie. Co dzisiaj? Dzisiaj poruszamy to, co w poprzednim odcinku, czyli chcę dokończyć tą modyfikację, gdyż jest genialne, ja ją troszeczkę naprawdę zaniedbałem i to naprawdę bardzo zaniedbałem. No ale dobra, polatałem sobie, jeszcze poprosiłem inne osoby, żeby polatały i zebraliśmy dosyć sporo tutaj, tak, miałem jeszcze kilka innych rzeczy robiłem. Bludów mamy łącznie 6. Ja wezmę tutaj tylko 2, bo chcę napełnić te kotły, bo tutaj troszkę jeszcze poszło nam na inne surowce, tak potworzyliśmy inne rzeczy. I souli mamy 4 tylko. No, z nimi troszeczkę nie chciało się za bardzo. Rozwaliły mi się bronie wszystkie itp. itd. To było troszkę zabawy z nimi. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Tak, tutaj jak już widzicie, zaczynają teraz się zbierać. Kilka ich wykonałem. I powiem wam, że nie jest źle. Mam już chyba 9 w układzie, jeszcze te zbiorę, czyli tą biomasę zbieram. Dostaję wtedy biomas seeda, ale zwykłego. Go następnie trzeba polepszyć tutaj z powrotem i dopiero wtedy można go posadzić. To jest troszeczkę uciążliwe na dłuższą metę, ale spoko, jakoś tam damy sobie radę. Okej, ale po tą modyfikację postanowiłem, że przydałoby się stworzyć osobny budynek. I teraz tak, o, postanowiłem, że to będzie tutaj na wysokości, tutaj i tak czy siak nic innego nie ma, więc możemy spokojnie sobie na to pozwolić, tylko trzeba ściąć to drzewo. Aksa weźmiemy tego, z tej modyfikacji, nie mam go już, kurczaczki, myślałem, że tutaj on będzie, jeszcze jedna sztuka, on mi troszeczkę tutaj by wspomógł to ścinanie tego drzewa. No bo nie ukrywając, tutaj ono mi jest najmniej potrzebne aktualnie, a będzie mi tylko tutaj blokowało możliwy rozwój. Więc zetniemy go w normalny, standardowy sposób. I teraz tak o, tutaj z tyłu za hardenkiem zrobimy sobie, wyrównamy teren i zrobimy tutaj pomieszczenie, w którym będziemy mieli te dwie modyfikacje, czyli znaczy, tą jedną modyfikację, tylko zbieranie krwi oraz nasz enchantment odnośnie duszy. Więc tutaj będziemy musieli to wszystko z dołu poprzenosić, będziemy musieli to wrzucać teraz do słoików i tutaj przetransportować. Tylko pierw wyrównajmy ten teren. Chcę, żeby ten budynek był podzielony na dwie sekcje. Jedna sekcja będzie stricte taka czerwona, czyli odnośnie krwi, żeby się tym nawet ona wiązała, a druga sekcja będzie bardziej kolorów na takich niebieskich. Nie wiem, to są zimne kolory, ale ma ona właśnie sygnalizować, że tutaj będą dusze. Tak! Wiecie, chcę naprawdę tą modyfikację ogarnąć, bo ona zapowiada się bardzo fajnie, jednakże, no, ona ma sens jedynie mi się wydaje na serię Survival, na techniczną serię moją, powiem wam, że chyba jej nie będę wgrywał, ona pewnie zniknie całkowicie, dlatego też chcę wam ją zaprezentować tym osobom, którzy niekoniecznie może będą chcieli oglądać serię survivalową. Okej, więc ja tutaj to wyrównam i do was za chwilkę wrócę. Dobra, po jednym crashu tutaj mnie się spotkał, tu macie pokazaną sekcję tą, wiem, że to jest malutkie, prawda, ale uznałem, że większego nie ma sensu budować, więc chodźmy pozbierać nasze itemy. Na razie tego nie będę zbierał w pełni, tylko zbiorę to, co już się zrobiło nam, bo innego nie ma sensu. I teraz tak, zbierzemy na stół, jednakże pierw trzeba przelać całą esencję do słojów, a z tą będzie problem troszeczkę. Aj, bo ją bym musiał napełnić, kurczę, bardziej, żeby ją stąd wyciągnąć. Ale mogę zrobić w ten sposób, czyli tutaj kliknąć raz. Ile mamy? 40, więc jest w porządku. Teraz ją przeleję. I dobra, teraz mogę spokojnie całość usunąć, zbierając oczywiście każdy z tych itemów. To samo zrobimy z tamtym sprzętem, tylko że pierw muszę się pozbyć tutaj itemów, które mam już w EQ i niestety są one mi całkowicie zbędne. Okej, to już mamy zebrane, tu jeszcze jeden kociołek i ten sprzęt. Tu też mamy esencję, jednak jej nie pamiętam ile jest, 40, on zbiera 20, dobra. Więc jeszcze jeden słój, słojów u nas pewnie pod dostatkiem, bo tutaj wiecie, no gdzieś musiałem to trzymać. Tylko że całkowicie nie pamiętam nazwy. Naprawdę, serio, nie pamiętam nazwy tego. Keeper, keep, o jest, dobra. Więc jeden taki będzie nam potrzebny. Tutaj wrzućmy, załadujmy, okej, w porządku. Zbierajmy teraz to.
i tamto z tyłu też. Tak, już teraz wiem, jak to budować, o co z tym kamany, z czym to się w ogóle je, więc będzie w porządku. Może nie będę tutaj składu. To zabiorę później, dopiero jak to już się nam zepsuje. Biomas Seed. Wezmę was więcej, bo się przydacie mi. I jeszcze potrzebowałbym wykonać jeszcze jeden itemik. Hurricane, dobra. Patrzyłem, jak ten mod się nazywa, bo zapomniałem, co mówicie. To już, muszę te creepy muszę pozbierać. Wow, czego mi zabrakło? Slime Bali. Slime Bale mamy prawdopodobnie w Fusion Reaktorze. Tutaj było ich dosyć sporo, bo tutaj wkładałem je do przerobienia. Tak są, dokładnie. Więc zabierajmy je, one nam się przydadzą. Tam wkładałem Magma Cream. One były przed, magma slime, Magma Cream. Ja pewnie pytam, jak to się nazywało. Dlatego ich tam jest dosyć sporo. Stworzymy tego... Halo? Co to wybuchło? Wybuchła maszyna... Ale... Uwierzcie mi, że nie mam pojęcia dlaczego. Tutaj był grinder położony. Nie wiem, czemu on zniknął. Jeśli macie sugestie, co tutaj tak dokładnie się stało, to z chęcią bym posłuchał waszej wersji, bo uwierzcie mi, że nie mam pomysłu za bardzo, co to mogło się zepsuć. Okej, okay. Układ jest poprawnie skonfigurowany, więc to będzie działało nam poprawnie. Zasłonię tą dziurę, ale naprawdę uwierzcie mi, nie mam pomysłu, co tutaj wybuchło, bo nic nie zmieniałem, prócz pobrania większej ilości creepów. Nic tutaj nie zmieniłem, więc nie mam zielonego pojęcia, co tam się stało. Ale dobra, mniejsza z tym, chodźmy tutaj na górę. Pobierzmy sobie Soul Sanda i przeróbmy tam te bloczki z tyłu, tak jak było poprzednio. Aj, nie mam Soul Sanda. Fuck, całość się przerzuciło do naszego układu zabijającego Witchera. Więc ja pobiorę odpowiednią ilość i zaraz do was wrócę. Dobra, Soul Sand jest już postawiony, otoczka też mniej więcej by na wokoło. Teraz postawiamy Creep Bale tutaj wszędzie. I no, zajmijmy się już postawieniem tutaj kociołków oraz naszego stołu. Więc tutaj postawimy stół i oddalone dwie kratki od niego będą kotły. Trzy na razie mam, więc nie ma problemu z ich ustawieniem. Teraz krew wlewamy do kociołków, czyli maksymalnie tylko możemy. Że tej krwi dosyć sporo wchodzi. Na szczęście mamy ich w układzie dosyć sporo, więc będzie w porządku. To przerzućmy. To pobierzmy do siebie i teraz salutku tutaj przelejemy. Chyba salutka krew wejdzie. Tutaj mamy dostępną, czy nie? Co jest? Co jest? Halo? Ta się wbija. Dobra, jakiś lag był. Dobra, okej. Okay. Rozumiem. Posłuchajcie, na paczce ATS mam kurczę lagi, ale to zresztą chyba każda osoba, która tutaj gra na tych paczkach, ma ciągle lagi spowodowane tą modyfikacją. Może nie. Stricte ta paczka ma lagi, tylko ogólnie jest taka ilość tych modów, że no lagują one same w sobie. Dobra, biomasę, a czy te biomas seedy przeróbmy i postawmy je w tych miejscach. Tylko oczywiście pierwsze trzeba dziurki zrobić i je tutaj wrzucić do środka. Muszę jakiś automat pod to stworzyć, tak szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, czy jest sens pod sam koniec takieś automaty tworzyć, no ale sobie się zastanowię. Dobra, biomas seed, jeśli tutaj mam jakieś, mam je, to mam, aha, i to mam jeszcze przerobione. Dobra, więc to pobierzmy również i posadźmy w tych brakujących miejscach. To nam będzie rosło i z tego dostaniemy biomas seed. Ale do czego w ogóle to się wykorzystuje, tą biomasę? Otóż z biomasy możemy wykonać bardzo ciekawą rzecz. Kupię, potrzebuję crafting table, wezmę standardowy, nie będę tutaj się bawił w ciągnięciu tutaj układu logistycznego, bo to nie ma najlepszego sensu już. Jak je połączymy 9 razem, dostaniemy taki blok biomas blok. Czym on się charakteryzuje? Otóż na nim może pojawić się krew. Tak, najprostszy sposób na nim pojawia się krew, dzięki czemu tylko podchodzimy, zbieramy ją i mamy już krew do naszych tutaj zbiorników. Jest to genialna wręcz sprawa, bo niestety, ale tak latać, zabijać mobki, to nie ma większego sensu. Tak, Tatarze, jesteś sławny, dokładnie. Podasz IP serwera, przykro mi, ale to jest serwer prywatny. Nawet wam to odpiszę, serwer prywatny. Niestety, przykro mi, ale chciałbym wam podać wszystkim, ale niestety mój serwer tego nie utrzyma, więc nie jestem w stanie. Powtórzę jeszcze raz,
Przepraszam was za to. Nie obrażajcie się, ale naprawdę nie ma możliwości podania wam tutaj IP-ka do tego serwera. Nawet on jest lokalny dla mnie, więc stoi na stronie, jak tutaj widzicie, kiedy to IP, to 192, tam 16804 czy 14, to jest lokalne IP, więc pod tym się nie wbijecie tutaj, niestety. Tu jeszcze port wchodzi w grę itp. itd. Dobra, przestawmy jeszcze drugą naszą księgę. I tak, postawimy 3. Postawmy może 4. Tutaj jeszcze po bokach możemy kłaść, bo to musi być oddalone jedną kratkę z boku. I tak samo jak poprzednio, przełóżmy tutaj nasze dusze w tym przypadku. Tutaj wchodzi ich też dwa takie wchodzą, dwa pełne, więc przestawmy, jeszcze zobaczmy co w układzie mamy i to jest całość, która jest dostępna. Przerzucimy tutaj w to miejsce, czyli soul. Tutaj też. Jak widzicie, modyfikacja jest fajna, naprawdę, uwierzcie mi, jest dosyć ciekawa. Fajne są upgrade'y z niej, zaraz wam pokażę kilka upgrade'ów. Teraz tutaj wrzucimy naszą broń. I tu jak widzicie, nie mamy nic, bo blood mamy już wyuczony. Tutaj coś mamy z tego, też nic nie mamy. Wręcza, też nic nie mamy, dobra, ale stworzymy sobie nową broń w takim razie. Tylko do tego celu będę musiał pójść do crafting table jakiegoś. Why? Może to był creeper tam? Temu mi to wybuchło. Ha! Nawet nie pomyślałem o tym. Może faktycznie creeperek mi tam eksplodował. Ale mam lagi dziwne. Co jakiś czas spadek. Dosyć spory. Ajojku, menda jedna musiała mi to wybuchnąć, ale dobra, spoko. Tak, dziury są wszędzie, już dosłownie wszędzie. Oba, to się zebrało przynajmniej, więc to zbierzemy. 6 biomasy, więcej tego mamy zebranego, dobra, w porządku. Ale kurczaczki, naprawdę te dziury, które tutaj powstały, mnie troszeczkę już irytują. No bo nie chciałem za bardzo tutaj takiego rozwalonego świata zostawiać. Więc muszę to wszystko teraz załatać, żeby to miało jakikolwiek sens. Tak, tutaj jak widzieliście, brakuje, w tym miejscu dokładnie brakuje rurki, ale ja to specjalnie rozwaliłem, gdyż no, nie chciałem pozbywać się tego LXP, bo to było mi potrzebne do upgrade'ów różnego typu. Aha, tutaj jest za ciemno. I dlatego tutaj mi się respią potworki. Okej, w takim razie oświetlimy ten teren. Czyli w ten oto sposób. Okej, okay, powinno to być w miarę w porządku teraz. Tu jeszcze oświetlimy te boki, żeby te wręcz nic tam się nie zrespiło. I chodźmy na górę. Tak, z tej modyfikacji dostajemy jeszcze specjalne itemki. Ono się zbroi. Są one też bardzo ciekawe, bo to jest fajne upgrade'y, więc spróbujemy kilka z nich teraz wykonać. Więc tworzymy je za pomocą wrzucenia do środka wełny, chyba obojętnie jakiej nawet. Tak, czyli dyszka jest na przetworzenie jednej wełny. Wrócimy tutaj 5 do tworzenia hełmu. Mamy Blood with Cloud. Teraz jak to połączymy to standardowo, czyli w ten sposób, dostajemy główeczkę. Możemy ją sobie założyć, tak wygląda cudownie, pięknie po prostu. Ale ją możemy jeszcze upgrade'ować. Więc przejdźmy tutaj, wrzućmy ją do upgrade'ów naszych i dostajemy Augment. Nie wiem co to jest, tak szczerze mówiąc. Musiałem na wiki sprawdzić. Ale tak to nie zrobię, bo mam za mało krwi, a krwi nie mam nawet skąd pozyskać póki co. Zobaczmy tutaj na duszę. Bo ten sam jest upgrade. Tak, ten sam upgrade kosztuje 50, bo duszę jest ciężej zdobywać. Przynajmniej tak uznaje autor. I to jest Vitality. Czyli to po prostu chyba losowy upgrade, który możemy dostać na naszą broń. Na naszą zbroję. Hełm itp. itd. Spróbuję to wrzucić jeszcze raz. A nie, już kolejnego nie dostaniemy. Vitality 1. To jest taki dziwny upgrade. Bo to co mi się wydaje, to w Enchanting Plus on również tam występuje. Najlepsze są tak czy siak te bloki, które krwawią. To jest po prostu genialna sprawa. Gdzie jest mój hełmik? Tutaj. Wrzućmy go w to miejsce. Tak, jest Vitality. Tego niestety nie mogę polepszać, no bo nie mam możliwości, prawda? Aha. Usunąłem sobie Vitality. Super, tak, save, kurczę. To był po prostu ogar całkowity. Co, nie mogę Vitality tutaj nabić? Aj, dobra, nieważne.
Zrąbałem sobie, po prostu usunąłem sobie Vitality, ale powiem, że i tak czy jak to było mi niepotrzebne. Zebrałem sobie w ten sposób level. Fucking shit, ale by mnie teraz wywaliło. I miałbym tutaj nie lada problem. Tak, tak to wszystko zbieram ręcznie, już w ogóle prawie jakbym z modów nie korzystał. No bo wiecie, jesteśmy na etapie, w którym już mi się nie chce tej fary nawet tworzyć. Bo poc, tak szczerze mówiąc. Tutaj wszystko rośnie nam dosyć szybko. Tak, szybsze rośnięcie jakichkolwiek itemów jest spowodowane przez dołożenie krwi na podłogę. Wtedy to rośnie nam o wiele szybciej. A tutaj widzicie, już powoli zaczyna nam się tworzyć krew, której na razie nie możemy zebrać. Mamy 17. Dalej 17. Więc to musisz tutaj chwilkę poczekać. 9 biomasy mam. Przydałoby się jej o wiele więcej. Więc co, poczekajmy chwilkę, może to nam urośnie. I wtedy sobie zrobimy jeszcze jeden blok biomasy. Albo to się nam już zrobi. No bo tutaj troszkę już zacząłem tutaj bawić się z zabudową tego terenu, bo ten deszcz zaczął mnie tak irytować, że no nie chcę mi się zaraz tego tutaj wysłuchiwać. Ogólnie oglądać tutaj, jak on tutaj cały czas pada. Więc też zrobiłem tutaj właśnie taką malutką zabudowę, tylko zabrakło mi drewna do tego wszystkiego. Dobra, łuda sobie zamówimy w takim razie. I wykonamy sobie tutaj jeszcze drzwiczki, które tutaj zamontujemy. Drzwi, dobra. Więc budynek jest po prostu przepiękny, tak. Budynek w wykonaniu save moda. Oczywiście standardowo jest to kosmiczny, tak, kosmiczny dosłownie. Ach, ludzie, ludzie, co wy tutaj wypisujecie? Dobra, wracamy już tutaj do żywych. Tutaj, jak widzicie, powoli ta część się rozkręca, ale to naprawdę bardzo powoli. Dodamy tutaj jeszcze więcej krwi, tak, krwiopijca, safe, bo dzisiaj będzie. Dobra, to zbierzmy i posadźmy to jeszcze raz. 7 sztuk. Brakuje nam dokładnie 1 sztuk, jak tutaj z tą krwią jest. Jak widzicie, na tym bloku pokazuje się nam krew, dzięki czemu możemy w bardzo prosty sposób pozyskiwać więcej krwi. Mieliśmy 8, teraz mamy 9, więc jest super. A, i w tym miejscu chciałem pozdrowić Nekomiko, która o to mnie poprosiła właśnie aktualnie na Skype'ie, więc pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Dobra. Tutaj nasz grinder będzie trzeba całkowicie teraz odbudować. Wiecie co, nie wiem, czy teraz się tym szybciutko nie zajmę, bo tamta modyfikacja i tak czy siak aktualnie jest dla mnie średnio osiągalna, bo brakuje mi możliwości wykonania większej ilości rzeczy, bo nie mam surowców na to. Czyli nie mam tej nieszczęsnej krwi, żeby to wszystko pozyskać. Dobra, tutaj był nasz grinder. Teraz tego brakuje nam Tesseracta. Odnośnie energii tutaj był na samym dole umiejscowiony. Tak, teraz będzie taki fragment już bardziej modyfikujący ten układ nasz. O, i ustawimy tutaj multifarmę. Więc nie wiem, może Tesseract gromadził nam energię, po prostu ona wybuchła nagle, było jej zbyt dużo. Cholerka właściwie wie, o co tutaj dokładnie chodziło. Czemu to mi wszystko eksplodowało? Gold pipe teraz dodatkowo weźmy. I przerzućmy tu. Okej. Okay. Układ jest już chyba taki, jaki był poprzednio. Dlaczego uruchomimy spawner, żeby zobaczyć, czy wszystko działa nam poprawnie. Dodatkowo włóżmy te sobie liquida. Wszystko działa? Działa. Okej, okay, bo już tutaj zwątpiłem, taki inny hałas był. Przez chwilę. Doprowadźmy im ciecz. Tutaj trzeba połączyć je. Więc to też wykonajmy. Ok. Więc te zaczęły nam już normalnie tutaj pracować. Przepraszam, jakaś mnie chrypa złapała nagle. Czekajcie. Dobra, więc tak, musiałem lekko tutaj załatwić sprawę z czatem, tak, niestety, ale strasznie nie lubię właśnie takiego nieogaru strasznego, jak te osoby zaczęły się wyzywać, obrażać itp. itd. Więc jest to mało przyjemne dla mnie i proszę, jeśli ktoś z Was, którzy tutaj oglądają teraz, byliście na tym czacie i zachowywaliście się właśnie w ten sposób, to niestety poleciały bany, one są oczywiście na IP, więc jeśli macie zmienne, to nie ma problemu, bo zaraz Was znowu zaloguję następnego dnia, więc spoko loko, z tym się nie musicie przejmować, ale naprawdę musicie zachowywać klimat, jakikolwiek, prawda, czy po prostu się nie wyzywać, najprościej mówiąc, bo to właśnie jest największy problem na czacie, że są wyzwiska za każdym razem, nie wiem po prostu jak to za bardzo już ogarnąć. Dobra, mamy naszą zbroję i teraz tak, tutaj więcej rzeczy za bardzo nie mam jak wykonywać nawet. Chyba, że wykonam standardowo zbroję z tego Blood Weir.
Chyba, że czekajcie, stworzę sobie nowego diamentówkę, czyli diament, zabierzmy do siebie i zabierzmy do siebie sticky. Mówię, ta modyfikacja jest fajna, naprawdę bardzo ciekawa jest, tylko mówię, ona ma sens na survivalu. Na survivalu nie ma problemu, ona może być, ale na takiej zwykłej rozgrywce, no to niestety, ale średnio się ona nadaje. Tam nie ma możliwości, tutaj duszę mamy, więc polepszmy sobie Diamond Glaive. Więc, ok, wchodzimy, Soul Stealer. Tak, czyli upgrade z tej modyfikacji nam wskoczył, który dla tej broni jest akurat najmniej potrzebny, bo i tak czy siak, no ona z tego nie korzysta. Ona stricte korzysta z krwi, więc jak ona kogoś zabije, to daje nam krew. O, jest nas przyjaciel. Czekajcie, dać mi się zabić, jak sądzicie? Mam taki dylemat, czy dać mu się zabić i pozwolić mu na zrespienie Herobrine'a. No, daj się strzelić. Czekajcie, trzeba tu się podleczyć troszeczkę. Więc żarło do łapki. Niam, 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 niam. Spadowa, spadaj, Zenek. Co to ma znaczyć? Odejdź ode mnie. Jakie wispy, tutaj mnie duszek bija, wy tu od wispak jakieś piszecie. Odsuńmy się w takim razie. Weźmy jakąkolwiek broń. Uj, lag go złapał, czy co? Ojojku, podejrzewam lagi. Dobra, teraz możemy się bić. Tak, dawaj, tutaj, chodź tutaj, Zenek. Tylko ja bym sobie jeszcze kosę dorzucił do ekwipunku, bo jak on te dusze wywali... Mam wrażenie jeszcze do zbierania tych duszyczek, więc problemu nie będzie. Więc zaraz zobaczymy, co on tutaj nam wykombinuje. Tak, gini! Oba, są dusze. Spróbujmy je pozbierać. Dało się. Tą też i tą. Również duszę chyba zebrałem, czy nie? Nie, tej duszy nie zdążyłem zebrać, więc w porządku, ją zabijemy. Czyli dusza pająka, zginiesz raz tutaj. Śmiercią tragiczną, że tak się wyrażę. Więc zginij, przepadnij, pająku nieczysty. No chodź tutaj, co mi uciekasz. Dobra. Już zaczyna się kolejny etap, czyli teleportacji. Tak, to jest ogólnie boss, prawda, z tej modyfikacji. Czyli Harken coś tam, tak? Czyli właśnie z tej pięknej modyfikacji, którą teraz prezentuję. Więc on jest bardzo fajny, jednakże... No, Herobrine, który jest generowany dzięki jego pomocy... No już jest średni, wam powiem. Nie za bardzo chce mi się nigdy, żeby on tutaj akurat się pokazał. O, jest, dobra. Jest nasz kolega. Cześć, cześć, co tam u ciebie słychać? Podpalony jesteś, tak? Widzę ciebie, widzę. Ojejku, ojejku! Co to ma być? Walka wielka, walka gigantów wręcz się zapowiada. Dobra. Okej, padł. Co nam dał? Dał nam kosałkę swoją, Soul Reaper. Czekaj, co to jest za kosa właśnie, zaraz zobaczmy. Myślisz, by ona ją wykonać? Kurczę, proszę mnie nie straszyć. Nie, ona nie jest do wykonania, ale jest do naprawy. Ciekawe, czy piec, nie, czy kowadło zdołałby tą kosałkę nam naprawić. Anvil, dobra. Spróbujmy wykonać sobie kowadło. Nie ma problemu, udało się, nawet nam się to wykonać. A wzięliśmy itemki pod to i tą kosałkę wrzućmy. Nie. Nie ma możliwości naprawy. Nie mam tutaj wgranej modyfikacji Team Fortress, która też umożliwia nam naprawę. Co jeszcze może naprawiać? Ars Magica, też tej modyfikacji tej nie mamy. Pod naprawę. Sprawdźmy pod Reaper. Reaper. Coś tutaj jakiego mamy? Replancer. Storage. Chyba niestety nic nie da nam możliwości naprawy tego itemku. Chyba, że wy znacie jakieś sposoby, więc możecie mi napisać, jak można ten itemik naprawić. Slime? Czy znowu ten kolega nasz? A nie, to jest Enderman, ten mały. Dobra, to patrzyliście na mapkę, widziałem jakiegoś boss, jakiegoś moba nieznanego, bo tak zapytania. Tak właśnie kminiłem, co to takiego tam mogło być. A, i by the way, napiszcie mi, jakie jeszcze mody chcielibyście, żebym wam jeszcze zademonstrował w tych ostatnich już odcinkach z tego sezonu.
Tak, tutaj znowu mam problem z zderzaczem Hadronu. On czuje mi tutaj wybuchy na tym rogu i nie mam pomysłu też, dlaczego tak się dzieje. Macie może jakieś sugestie, tak a propos? Elektromagnetik to muszę zabrać ze sobą. Tu wykonam sobie zaraz jeszcze, wiecie, to w te przerzucę te itemy. Z połowy z tego wykonamy sobie. Tak, kurczę, znowu zderzasz hadronów. Nie no, spoko, tylko na chwilę, bo z tego co zobaczyłem, tą dziurę to trzeba ją zreperować, bo naprawdę to nam jest tak irytuje. Ciągle mi się to psuje. I to jest po prostu strasznie, no właśnie, demotywujące, że co ja tutaj przyjdę zobaczyć, jak tutaj to wygląda, to to po nocy się przeważnie już tam rozwala całkowicie. I to nie jest fajne, wiecie mi, to nie jest fajne. Podejrzewam, że jak tutaj się zbliży mobek i w ten róg wejdzie, on wystawi swój ryjek, to wtedy jest ta eksplozja, dlatego też zacząłem już zasłaniać wokoło ten cały nasz zderzacz i może dzięki temu dzisiejszej nocy, jak wstanę rano, tutaj się wbije, czy zobaczę sobie już chwilę przed nagraniem, to nie będzie rozwalony znowu. Tutaj widzicie, już jest cała zasłonięta. Z tej strony jest całość zrobiona. Ze środka, no niestety jeszcze jest troszeczkę mniej do obrobienia, ale tutaj chyba nie ma mobów w środku, żeby tutaj mogły nam gdzieś przeszkadzać. Więc to jest w porządku. Uruchomimy w takim razie zderzacz. Czyli jeden, drugi, trzeci, dobra. Ja specjalnie zostawiłem te luki, żeby tutaj widzieć właśnie te promienie, które tutaj nam latają. Jednakże, no jak sami widzicie, no powoduje to takie błędy, że nam to wybucha w jednym rogu i to jest po prostu tak wkurzające, że to masakra jest po prostu. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, tutaj mamy kolejne już bloki dostępne. Krew kolejna zebrana. Mówię, modyfikacja super. To trzeba przyznać. Naprawdę auto się napracował. Tak, tutaj pozdrawiam serdecznie calutki czat, tutaj jest ze mną znowu dostępny, bo tutaj się dopominacie tego, żeby was pozdrawiać. Dobra, pozdrawiam was serdecznie, naprawdę. Ale po prostu niekiedy, no, nie patrzę się na tego czata za każdym razem. Temu nie widzę, że wy mnie prosicie o pozdrowienia. Ale jak przyuważę, to zawsze to robię. Tutaj zrobimy jeszcze dziurkę. I już będziemy kończyli ten odcinek. Wiem, że troszeczkę szybciej będzie, ale uznałem, że to, co chciałem, zrobiłem. Czyli stworzyłem ten budynek. Teraz to nam się musi tutaj rozwinąć. Ja to będę zbierał systematycznie. Tej krwi muszę produkować jak najwięcej, gdyż to będzie niezbędne nam do czegokolwiek. A, nie do tego słoja chciałem zbierać. To nam będzie niezbędne, bo bez tego no nie zrobimy nic innego, więc trzeba tą krew tutaj powolutku zbierać i przerzucać tutaj do tych piecy. Dopiero wtedy mamy możliwość rozwinięcia tej modyfikacji jeszcze bardziej, co zachęcam wam robić po prostu indywidualnie. Z dodatkowych itemów, które ta modyfikacja nam udostępnia, to może wam pokażę, są amulety różnego typu, które dają nam na przykład rezurekcję. Czyli po prostu Break After Resurrect. Czy nas teleportuje, czy przyniesie? Nie, tu mamy teleportację. Tutaj mamy itemy zostawi przy nas. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Wiecie, mogę się mylić, bo jak mówię, tej modyfikacji nie używałem zbyt dużo, ale to chyba zostawia itemy przy nas. No, chyba tak. A to nam teleportuje w miejsce, gdzie zginęliśmy. Jednakże pamiętajcie, nie, w miejsce, gdzie sypiamy. Tak, gdzie sypiamy. Czyli gdzie mamy łóżko położone, nas teleportuje. Ale kosztuje to 5 duszy i 10 krwi, więc takie słoiczki musimy tak czy siak przy sobie trzymać. Jak mówiłem, fajne naprawdę. Living material. Tego nie pamiętam, chyba się metal wkładało do tego i uzyskiwało się ten metal. Zaraz zobaczymy, jeszcze tylko chcę się upewnić, bo mówiłem, że na survivalu z tej modyfikacji będę korzystał. Jedną sztukę, nie tyle. Okej, jest, faktycznie. Więc z tego możemy wykonać sobie lepszą kosę. Prawda? W ten sposób... Czemu to ściągnąłem w ten sposób wręczem? A wiedziałem, że wręcz jest w stanie ściągać stół do craftingu. Fajne, fajne nawet. Czyli w ten sposób tworzymy właśnie lepszą kosałkę, że chyba mniej bloków potrzebujemy. Ej, jak się to kosę tworzyło? Aha, dobra. W tym miejscu. Okej, i mamy tą lepszą kosałkę. To oczywiście też możemy polepszać. Też za duszę, bądź za krew. Tylko, że za krew dostaniemy upgrade odnośnie krwi. Tutaj dostaniemy upgrade odnośnie duszy. To dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że tą modyfikację zrozumieliście. Będziecie chcieli ją wykorzystywać u siebie.
Na waszym świecie. Ja zaprezentowałem wam podstawy z niej i miłej zabawy. To dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionej, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku i czekam na wasze propozycje, co chcielibyście pod sam koniec zobaczyć, bo teraz to już będą takie całkowicie ostatnie odcinki, więc spodziewajcie się, że samego rana nie spotkacie już Minecrafta, może tak się zdarzyć, tylko spotkacie na przykład Terrarię bądź Castle Story. Więc do zobaczenia wszystkim. Pa, pa.